Czarnogród był miastem, w którym przez stulecia toczyło się wielokulturowe życie. Przed wojną w Czarnogrodzie mieszkało więcej Żydów niż Polaków. To miejsce, w którym się teraz znajdujemy, czyli dawna synagoga, tętniła życiem. Tutaj Żydzi przychodzili na modlitwy. Też w Czarnogrodzie jest kirkut, cmentarz, gdzie odbywały się pochówki. Ponieważ w Czarnogrodzie przed wojną były tak jakby trzy nacje. Żydzi, Polacy i Ukraińcy. I każdy ma swoją świątynię. Synagoga z roku 1686. Wcześniej była tutaj na tym miejscu drewniana i Marcin Zamoyski pozwolił wybudować murowaną. Rodzina Zamoyskich jakby przyczyniła się do tego, że Żydzi mogli tutaj się swobodnie osiedlać. Zajmowali się handlem, wynajmowali się do pracy, na przykład na polu też pomagali, w sadach, przy zrywaniu owoców. Życie miasta skupiało się wokół rynku. Czarnogród kiedyś był majętnym miastem ze względu na handel. Miasto na styku kultur, na styku szlaków i Czarnogród zawsze z tego handlu słynął. I wiemy, że na przykład ostatnie targowisko w obrębie parku to było tam, gdzie teraz jest Dom Kultury. Kiedyś tam normalnie co wtorek przyjeżdżali okoliczni mieszkańcy. Za nami na rogu rynku była karczma, która nazywała się symbolicznie Pod Batem, gdyż woźnice, którzy przyjeżdżali do parku, tam potem udawali się do tej karczmy. Holokaust również nie ominął naszego miasteczka, Czarnogrodu. Żydzi w czasie II wojny światowej byli zmuszani do pracy i między innymi, znam to z opowieści dawnych mieszkańców, z Kirkutu ściągano macewy i z tych macew układano drogę. Stworzono getto i tutaj, w tym miejscu, w którym się przed II wojną światową modlili Żydzi, Niemcy urządzili sobie stajnię dla koni. A w wolnych chwilach, kiedy się nudzili, Aron HaKodesh, czyli ołtarz, gdzie znajdowała się również szafa, w której przechowywano Torę, Niemcy urządzili sobie strzelaninę i tarczę. Jednego dnia Niemcy, to było 1 listopada, do pada 1942 roku, spędzili właśnie Żydów na rynek, tam było ponad 800 osób, wymordowali ich wszystkich i była jedna wielka rzeka krwi. I furmankami mieszkańcy Czarnogrodu wywozili ich do rowu, który znajdował się na ulicy Kościuszki. Drugą grupą, to było ponad 1200 osób, wywieźli za stary cmentarz i tam również jednego dnia rozstrzelali. Wymordowali ich wszystkich, także Czarnogród został całkowicie pozbawiony mieszkańców pochodzenia żydowskiego. Jedną z nielicznych osób, która uratowała się przed zagładą, jest Mala Katzenberg. Wyjechała do Wielkiej Brytanii i po 50 latach opisała Czarnogród sprzed wojny, ale też życie w getcie. Opisywała te wydarzenia z punktu widzenia małej dziewczynki. Głód, choroby, a ona wymykała się właśnie z domu i przynosiła rodzinie jedzenie. I też opisała te tragiczne wydarzenia, które nastąpiły w Czarnogrodzie 1 listopada 1942 roku. O obecności Żydów w Czarnogrodzie przypominają dwa cmentarze i odrestaurowana synagoga, w której jest wyjątkowa biblioteka. Stworzyliśmy coś fajnego. Bardzo fajnie działająca biblioteka dostała dodatkowych jeszcze skrzydeł, ale to nie jest tylko sam budynek, to są ludzie. Biblioteka naprawdę żyje. Zaangażowaliśmy, uważam, bardzo fajnych projektantów i powstało coś naprawdę wyjątkowego, z czego jesteśmy dumni. A potwierdza to, że codziennie mamy wycieczki nie tylko z Polski, ale i z zagranicy, chcą zobaczyć. W tym budynku mieści się strefa dziecka, multistrefa, Regionalna Izba Pamięci oraz jedyne muzeum na świecie nożyczek. A nożyczki dlatego, że w czarnogrodzkim herbie jest gryf trzymający w swoich szponach nożyce. Tych nożyc mamy ponad 800, pochodzą z całego świata. Mamy też stare zdjęcia, stare dokumenty, pierwsze wydania starych książek w języku hebrajskim z biblioteki Pereca i Frischmana w Czarnogrodzie, bo takie były. Mamy pieczątki. Mamy też klucz od dawnej starej synagogi. To jest połączenie historii ze współczesnością, tradycji z nowoczesnością. W utrwalanie pamięci o dawnym Czarnogrodzie angażuje się nie tylko biblioteka, ale także Czarnogrodzkie Towarzystwo Regionalne i miejscowi nauczyciele.
Dwa lata temu zrobiliśmy zbiórkę cebulek żonkili, ponieważ żonkil jest symbolem powstania w getcie warszawskim. I właśnie przy pomniku, przy ulicy Tadeusza Kościuszki zasadziliśmy takie żonkilowe pole pamięci. Trzeba pamiętać, przybliżamy jeszcze bardziej właśnie te tragiczne wydarzenia i tą pamięć o mieszkańcach Tarnogrodu.